Hejka, nie jestem nawet pewna, jak powinnam zacząć ten film, ponieważ jest 6 grudzień, godzina pierwsza albo po pierwszej. Tak, jest czwartek i to nie jest normalne, że o tej godzinie ja jeszcze nie śpię. Przynajmniej zwykle to nie jest normalne, bo czasami wiadomo, że zdarzają się jakieś wyjątki. I tak, ja jutro idę normalnie do szkoły. Pokażę wam jedną taką tradycję, którą my mamy tak na Mikołajki, ponieważ wieczór wcześniej, czyli teoretycznie 5, no u mnie w tym roku wyszło, że 6 w nocy, do butów dajemy listy do Mikołaja. Ja za chwilę napiszę swój, który będzie bardzo króciutki, bo chcę już jak najszybciej iść spać, żeby się wyspać na jutro. Dzień dobry, witam się z wami już z rana. Jestem w tym samym miejscu, powiem wam tak. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak późno wstałam do szkoły. Jadę z moją mamą, która zaczyna lekcje swoje o 8, a dojazd do samych naszych szkół zajmuje czasami więcej niż 10 minut. Resztę rzeczy wam powiem po lekcjach, żeby wszystko na spokojnie zrobić. Otworzymy kalendarze oba i będziemy dalej nagrywać logmasy. Jest godzina prawie 22. Jeszcze mam trochę rzeczy do zrobienia, a jutro chyba o 6 wstanę. I tak mnie to boli, bo mam jedną rzecz do załatwienia z rana, a o 7:30 muszę już być w szkole. Nie lubię piątków. Mam w ogóle w piątki 9 godzin, to jest straszne. Odzywam się do was dopiero teraz, dlatego że montowałam wcześniejszego vlogmasa. Wstawiałam go, robiłam miniaturki, robiłam wszystko i po prostu mój telefon wariował. Jakby montowanie i nagrywanie na telefonie to jest żart. Miałam dzisiaj taki fajny dzień w szkole, bo mieliśmy przez 3 godziny dzień talentów. Miałam ogólnie dzisiaj tylko 7 lekcji, więc fajnie. I to był chyba jeden z najlepszych apeli, jaki kiedykolwiek miałam w tej szkole, w której teraz jestem. Naprawdę mega mi się podobał. Później byłam na lodowisku. A dlaczego byłam na lodowisku? Dlatego, że dzisiaj miałam zadanie takie w kalendarzu adwentowym. Właśnie przechodzimy teraz do kalendarzy. Szósteczka. Znowu zrobiłam błąd, bo szóstka jest, co chciałbyś dziś zrobić, zrób to. A jak ktoś oglądał wcześniejszego vlogmasa, to praktycznie takie samo zadanie było drugiego, więc pominę to. Którą chciałam zrobić, było lodowisko. W ogóle to już sobie zaplanowałam w poniedziałek. Staram się tak mniej więcej chodzić raz w tygodniu na lodowisko. Raz to wychodzi, raz nie. Czasami nawet wychodzi częściej. Dzisiaj było tak dużo ludzi i byli ludzie, którzy nie potrafili jeździć. No i było ciężko, ale przeżyłam, żyję. Szóstka jest wreszcie duża. Czwórka też była duża i była taka dobra. Ale wam tego nie nagrywałam, więc matko, otworzę to. Nie. Tak, otworzyłam. I mamy cukiereczka dużego wreszcie, a nie jakąś małą kulkę. To jest smak pieczonego jabłka z wanilią. Jestem bardzo tego ciekawa, powiem wam. W czekoladzie mlecznej. Ten cukierek był tak dobry i w ogóle nigdy nie widziałam takiego smaku. To jest ta, wiecie, edycja złota, ten kalendarz i tak dalej. Ale jeju, to było takie dobre. Jak na razie kalendarz się sprawuje bardzo dobrze. Mówiłam chyba wczoraj wieczorem i dzisiaj z rana, chociaż nie wiem, czy dokończyłam ten wątek z rana, o tym, że wkładamy listy do butów. I dostałam z rana Mikołaja. Ja miałam inny smak, ale moja siostra się chciała zamienić, dla mnie to nie miało znaczenia. Miałam na początku orzechowego, a ten jest pomarańczowy. Zobaczymy, czy to będzie dobre. Nie wiem, coś nie jestem przekonana. Książkę lidlową. Jeść zdrowiej warzywa i owoce. Nie przeczytam pewnie tego, ale będzie stała sobie w kuchni.
Dziękuję bardzo Mikołaju. Przyszli do mnie jeszcze inni pomocnicy Mikołaja i dostałam to Fifi. Więc dziękuję bardzo za wszystkie prezenty. A ja teraz zabieram się do jedzenia mojej kolacji. To jest zwykła kanapka z serem. Jakaś sałatka, szparagi. Uwielbiam herbaty. I to jest herbata poziomkowo-waniliowa z tej firmy. Nie wiem, jak to się mówi. I Irving. Nie wiem. A ja teraz idę się kąpać i widzimy się chyba później. Więc ja jestem wykąpana, piękna, pachnąca i lecę spać. Mam nadzieję, że wasze Mikołajki spędziliście w dobry sposób. Ja jestem z tego dnia bardzo zadowolona. Dobranoc, miłego dnia. Nie wiem, dzień dobry, kiedy to oglądacie. Widzimy się już niedługo, jak wszystko będzie szło, oczywiście zgodnie z moim planem.